16 października 2017 roku. Przepiękny wschód słońca. Jestem przy trasie 216 pomiędzy Puckiem a Władysławowem, a przede mną jeszcze Swarzewo, sanktuarium Najświętszej Marii Panny Swarzewskiej. 39 lat minęło od wyboru kardynała Wojtyły na papieża. 66 dni do zakończenia jesieni. Ruszam w trasę. Wziąłem urlop, 2 dni. Dzisiaj na rowerek. Jutro na motorek. Pogoda ma być piękna. Także ruszam. Przede mną, jak mówiłem, Swarzewo, Władek, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia i tam gdzieś daleko Hel. Przygotujemy rowerek. Wyjmiemy z bagażnika rowerek. Tak jest w bagażniku. O, w torbie jest rowerek. Zaraz go wyjmiemy, koła założymy i ruszymy. O, jeszcze majtki zmienimy na majtasy, zmienimy na rowerowe. I ruszamy w ten piękny jesienny dzień, dzionek. Zobaczymy, jak będzie. Na razie trzymajcie się. 5 minut minęło, rowerek złożony, majtochy zmienione na rowerowe, wszystko przygotowane do jazdy. Muzyczka założona, Marylka już śpiewa, zatęsknisz jeszcze do mych ust. O! Już dosytałej do Syrakius, zatęsknisz jeszcze do mych ust. Jej, 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 dosytałej do Syrakius. Tak, żegnamy Puck i ruszamy w trasę. I ruszamy w tę przepiękną podróż jesiennymi ścieżkami Półwyspu Helskiego. Za drzewami Zatoka Puckiego. Przed nami Swarzewo. Tak, i jesteśmy w Swarzewie. Zbliżamy się do sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej. I przy sanktuarium skręcamy w prawo z góreczki na Władysławowo. A to nasze sanktuarium. Okazja, żeby zmówić zdrowaśkę. I to na razie. Piękny widoczek na Zatoczkę Pucką.
zaraz wpniemy się na tą prawdziwą trasę rowerową, czyli na prawdziwą drogę rowerową. I właśnie w Swarzewie wjeżdżamy na tą piękną trasę rowerową, która prowadzi aż na Hel. Wyposażenie obowiązkowe rowerzysty, lusterko wsteczne, liczniczek i w drogę. Do zobaczenia. Jesteśmy w Władysławowie. O, jesteśmy w Władysławowie. I wjeżdżamy na traskę Władysławowo-Hel. Przepiękna, kostkowa traska. W oddali zatoka, a po drugiej stronie Bałtyk, którego nie widać. Na wjeździe na trasę Lidl, Biedronki, można się zaopatrzyć. A przed nami rowerzyści, mniejsi i więksi, z wózkami, z dziećmi, z plecakami. Ten cudowny dzień jesienny chcą wykorzystać. I posłuchać tych szeleszczących liści pod kołami. To do usłyszenia. A jeszcze muszę coś dodać. Obowiązkowe wyposażenie rowerzysty. Buty SPD. Dać buty SPD, pedały SPD, żeby się spiąć ze swoim rowerykiem i w drogę. A to piękna Zatoczka Pucka. W oddali Władysławowo. Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie. Piękna zatoka.
morska piana nad Zatoką Pucką. No ze sprzętu co jeszcze trzeba mieć? No rękawiczki. Takie fajne kiedyś kupiłem. BBB rękawiczki, super, nie? Teraz nie mogę drugich takie dostać, a te mi się już rozluźniły. Bo i na kajaku je stosuję. Do tego jeszcze co trzeba mieć? Pompeczka. Krank Brothers. Ta pompeczka musi zadziałać raz na rok, ale musi zadziałać. Bidonik. I jedziemy dalej. No, jesteśmy przed chałupami. Teren ochronny. Wspaniała dzika róża. I lśniące w słońcu dojrzewające owoce róży. Bardzo dobre do herbatek zimowych. No jeszcze widzimy tu Władysławowo. No i wjeżdżamy do chałup. Jeszcze co warto mieć? No warto mieć jakąś torebeczkę przy rowerze. Tak. Jaką ja mam torebeczkę? Autora, tak, a autora. Warto mieć lusterko, najlepiej małe, obrotowe. Mam lusterko Spin. O, malutkie przy kierownicy. We wszystkich kierunkach się kręci. Kierownica oczywiście prosta, z rogami dla odpoczynku i rękojeści płetwy. No właściwie już chyba teraz do takich turystycznych innych nie dają. Siodełeczko. Siodełeczko można mieć różne, w zależności od tego jaka dupcia jest. Ja proponuję na przykład Avatar. Avatara. Siodełeczko. Żelowe. Body geometry. Numer 143. To do usłyszenia. No i jestem na molo w chałupach. Chyba to są chałupy. Molo, łódeczki. No jest klimat rybacki, już się zaczyna. Chociaż w moich butach SPD strasznie ślisko jest tu na tym. O, mewy. Witajcie mewy z Zatoki Puckiej. Nie bójcie się, nie będę tam wchodził. Tak wyglądają chyba chałupy to są, co? Chyba tak. Co jeszcze warto mieć na rower? Na rower warto mieć dobry strój. Polecam ubrania z Windstoppera. Kupisz i masz na dziesiątki lat. Na przykład jest taka włoska firma Bimme. Bimme. O. I jak to jest z Windstoppera i ma z tyłu na przykład trzy kieszonki łatwo dostępne, to to będzie służyć przez lata. Spodnie jakie mam? Endura. Spodnie Endura. Niektóre elementy w tych spodniach są z kordury. Wieczne. No a butki, jakiś model Shimano SPD. Kupisz sobie taki strojek i masz na wieki. O, jeszcze czapeczkę warto mieć. Dobre są czapeczki pod kask Maretto. Firmy Maretto, czapeczki pod kask, te z Windstoppera. Kupisz sobie dwa od razu, jedną na lato, drugą na zimę z Windstoppera i masz na łyżwy, na kajak. No i oczywiście na rowerek. Pięknie. Z
Zbliżonko może jakieś chwycimy? O, jest zbliżonko. Coś pięknego. To ruszamy dalej. A coś może jeszcze o samej miejscowości Chałupy. Miejscowość piękna, kościółek piękny. Plaże do strony morza. Również z gołymi dupciami. Po drugiej stronie, na stronie Zatoki Puckiej, łódeczki, rybkę tu zjesz. No a przede wszystkim Chałupy słyną na cały świat, a może przesadza, może na całą Europę, jako raj dla surfowania, kitesurfing, surfing i inne tam cudeńka. To tu latem, gdy jest cieplutko, ze względu na kilometrowe wybrzeże płytkie i liczne szkółki, no oblegane. To na tyle, ruszamy dalej. Teraz widzę, że rzeczywiście jestem w Chałupach. Poznaję po tej tawernie, po tym wspaniałym maście. No i po tej wspaniałej łodzi tu. Także jestem w Chałupkach. Hotele. Oj. Pozdrowione bądźcie morza, oceany i lądy, których biały rozpieszcza się świt. Chyba wyjeżdżamy z Chałup. Jedziemy dalej. Do usłyszenia. Następna chyba będzie Kuźnica. No, zobaczymy. Za Chałupami uroczysko Karza. No, jak uroczysko, to chyba warto wejść na to uroczysko. Krzyż, piękne kwiaty. Zobaczymy, jakie to uroczysko. Ścieżka przyrodnicza w Kuźnicy, uroczysko Karza. O, jakie piękne jagódki jesienną porą. Coś pięknego. O, jarzębiny piękne. Dojrzałe jarzębiny, coś pięknego. O, tu zostawimy rower, bo zaczyna się robić mokrutko. O, widzicie, jak mokrutko tu jest? Jest jesień, może padało wczoraj, przedwczoraj. Podejdziemy sobie pieszką. Tej zaś horyzontalny, różny niebłagalny wiek, jak twórca nieobliczalny. Tej zaś horyzontalny, banalny. I tak widać, jak piękne uroczysko jest. No, uroczysko jak uroczysko, mokro tu. O, widać w oddali łabędzie. Spróbuję zrobić przybliżenie. Piękne uroczysko.
Rzeczywiście pejzaż horyzontalny. O. Człowiek jak stwórca. Nieobliczalny. Ja tu tak cytuję słowa z pioseneczek Maryli Rodowicz, bo słucham jej antologii. A co słuchać na rowerze? No, proponuję antologię Maryli Rodowicz. Dire Straits. Wszystkie płyty piękne. To na razie. Zobaczcie, jaka to piękna trasa rowerowa. Drzewa ci się kłaniają nad głową jesienne. Prościutka jak strzała. Także śmigasz sobie, oddychasz świeżym morskim powietrzem. Coś pięknego. Chyba dwie najpiękniejsze trasy rowerowe to właśnie prowadzące ze Szwarzywa do Krokowej. Wiosną się delektowałem tą piękną trasą. A druga trasa właśnie to Władysławowo-Chałupy. Piękna trasa. Wilgotne liście, dojrzałe jagody, słoneczko, babie lato na drodze. Coś pięknego. Polecam tą trasę jesienną. A na fali kaczanka leci Maryli Rodowicz. Kaczanka wariatka. A, pasuje nawet. Wszyscy rowerzyści to też trochę wariaci. I motocykliści. Pozdrawiam! Trasa ta często prowadzi właśnie przy samym brzegu Zatoki Puckiej. Coś pięknego. I taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie muzyka trwa. Zyka gra. Może kosztować zwanej życiowej mądrości, póki życie trwa, dopóki życie trwa. O, trzeba mi wielkiej wody, no właśnie. Mój mózg właśnie domagał się wielkiej wody, dlatego tu przyjechałem z Tczewa na jesienne rowerowanie. Zobaczcie tą piękną zatoczkę. I do usłyszenia. O, jestem przed Kuźnicą. A tu świat jak zdrowy sad, tyle słońca, pszczół, no pszczół może nie ma, ale są łabędzie śniące w słońcu porannym. A tu świat jak zdrowy sad. Tyle róż, ole róż, orzechów, gwiazd. No, róże są. Róże są. Zobaczcie, jakie piękne róże są. A w oddali już żurawie w porcie, w Kuźnicy. I co jeszcze wam o sprzęcie powiedziałbym? No, dobrze sobie muzyczki posłuchać, ale do muzyczki to wiadomo, trzeba mieć wtedy lusterko boczne, już mówiłem, lusterko spin, zobaczcie sobie. Na Allegro, bardzo fajna rzecz. A z czego słuchać? No ja bym proponował słuchawki KOS przez 2S Porta Pro.
i jakiś odtwarzaczek, na przykład chiński FIO, F-I-I-O firmy X1 drugiej generacji. Dość dobrze gra jak na razie, ale mam go krótko. Jest sobota, za oknem świt i tczew kaszle miarowo, a ja tu na wspaniałej jesiennej wycieczce. No jedziemy dalej, do usłyszenia. No i jesteśmy w Kuźnicy. Dalej jedziemy trasą rowerową przy Zatoce Puckiej i domki przy Zatoce w Kuźnicy. Kuźnica, port. Przystań. Podjedziemy tu, zobaczymy krzyż w oddali. Bo to życie, to bal jest nad balem. Niech żyje bal. Drugi raz. Nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warte dnia. A to życie zachodu jest warte.
wyjeżdżamy z Kuźnicy. Ja widziałem fajny przystanek. Syberia. Kuźnica, Syberia. Chyba zimą jest strasznie zimno jak na Syberii. A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, na to bok spłynie i pół leniwie. Czy i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Tak, ja jadę sobie tą piękną trasą rowerową przy Zatoce Puckiej na Półwyspie Helskim i szukam naszej Madonny piosenki Marylki. Gdy wybiorę się w podróż do nieba, gdy mnie złożą w ostatnie pudełko, czy przypomni się kamyk zielony, ta trasa rowerowa na Półwyspie Helskim, czy się przypomni? A tymczasem jadę na rowerze na dowolnie wybranym boku i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. I mam to, co najbardziej pragnę. Święty spokój. I niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. No to Marylka właśnie zaśpiewała piękną piosenkę. A my jedziemy dalej tą piękną trasą rowerową. Do usłyszenia. Wiek człowiek, to brzmi dumnie, gdy w trumnie, lecz nim minie, brzmi w ścinie, szumi zatoka, marszruta. Lew we mnie będziesz, choćbyś z diabłem był w zmowie. Wiek człowiek, to brzmi dumnie.
ty to masz szczęście, że w tym momencie przyszło ci żyć w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. Mój kraj szczęśliwy. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. I kraj szczęśliwy, to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. I tak sobie słucham Marylki i jadę tą piękną trasę. No do usłyszenia. I witamy w Jastarni. Jesteśmy w Jastarni. No, w Jastarni to już szersze ścieżki rowerowe. Piękne departamenty. No jest. Pięknie. O, jakaś wieża się rozciąga, chyba kościoła. O, idzie zima. Majstry na dachu. Jastarnia, ulica Sztormowa. Małe to są my. Starzy odchodzą, nowi już od lat. Ja stary, no, namacalnie.
Piękna jastarnia. Skoro jesteśmy w jastarni, to musimy wjechać na mur. O, Olo jest w remoncie. Majstry remontują, ale trochę będzie. Majstry tu mają muzyczkę zapuszczoną. Tak wygląda molo w jastarni od strony półwyspu, od strony Zatoki Puckiej. Dworzec w jastarni i uliczki w jastarni. No ta uliczka przydworcowa w jastarni piękna. O, Marylka się skończyła. Chyba Miles Davis wszedł mi teraz na uszy. A pięknie na trąbce ciągnie. A to ten kościółek w jastarni. Piękny. Zobaczymy w końcu morze w jastarni. No i w końcu żeśmy zobaczyli morze w jastarni. Zejdziemy na chwilę.
plaży w Jastrabiu. A to port w Jastrabiu. Piękny port w Jastrabiu. No tu ogrodzili, nie wiem właśnie dlaczego. Stoją piękne jachty na sprzedaż, niska cena. Także można w Jastrabiu jacht kupić. No ale my nie będziemy jachtu kupować. To będziemy podziwiali port. Op. Zejdźmy z rowera. Zobaczmy, jak ten port w Jastrabiu wygląda. Kaczuszki, kaczuszki w porcie w Jastrabiu. I co? Zielonogłowy kaczorze. I co? Zielonogłowy kaczorze. Jak ci się w tym porcie żyje w Jastrabiu? O, właśnie coś wpływa do portu. Pokażemy coś wpływającego. Piękny klimat.
portu rybackiego. O, wjedziemy jeszcze tą traską tu. Zobaczymy te piękne jachty na sprzedaż. Poczujmy ten klimat portu. O, admirał w porcie, wyciągnięty. Śruba okrętowa. Port Jastarnia. Uroczy widoczek. Szczególnie romantyczne, jak się słucha Majsa Dewisa. Żegnaj porcie, ruszamy dalej. Tak, pożegnaliśmy Jastarnię i ruszamy dalej w stronę Helu. A ta dalsza droga kojarzy mi się z paprociami. No, teraz już brązowe, piękne, duże paprocie. Ale latem piękne, niezielone. No teraz po tej marylce Miles Davis na M mi się wpiął. Piękny, ale bardzo sentymentalny. Trąbeczka, pianino, coś pięknego.
żyzne lasy z orlicą. Może to paprocie to orlice. W każdym bądź razie też trzeba się liczyć ze zajastarnią. To ta droga rowerowa trochę już się skepściła. Jurata, witamy. Czyli wjeżdżamy do Juraty. To ja całkiem zapomniałem, że jeszcze po drodze czeka mnie Jurata. Jakiś kościół? Czy wjeździe do Juraty? Czy kaplica? Czyli wjeżdżamy do Juraty. O, tu jakieś ćwiczenia można uprawiać na linach. Park linowy Jurata. Ale ćwiczeń nie będziemy uprawiać. Nam wystarczy rowerek. O, sprzątanie liści. A w Juracie córki króla mórz zapraszamy na molo. Zobaczymy, jak jest na molo. Piękne klomby jesienne w Juracie. I molo w Juracie. Jakieś remonty. No wiadomo, sezon się skończył, to remonty. Zakaz wjazdu rowerów, to rowerek zostawimy. A z Juraty widać jastarnię. Przybliżymy. O, za szybko.
mój rowerek Autor Reflex. No, z 30 tysięcy zrobiłem. Wiadomo, napędy trzeba wymieniać. To znaczy łańcuch jest zawarty pilnie. I przednie. Ale dobrze przyjąć politykę, że dwa łańcuchy na zmianę na jeden napęd. To przedłuża cały układ i zmniejsza wydatki. Biuraci jest piękny molo. Ścieżka drogowa. Wzdłuż wybrzeża Jurcz. No przepraszam, ale musiałem się posilić. Troszeczkę w Juracie. Przejdziemy się tą ścieżką rowerową wzdłuż wybrzeża. Czyżby tam
oddali była latarnia morska już na helu. Coś mi czapka zwiewa. No i wyjeżdżamy na traskę. O, już była tablica Hel, ale do Helu jeszcze kawałek drogi. Ale przed Helem ta nasza piękna trasa rowerowa zmieniła się na jakąś śrutową, czy jakoś to. No ale nawierzchnię, ciężką nawierzchnię, zastępuje nam piękny las. Licznymi jagodzinami. Jarami. Chyba kamerkę w drugą stronę wezmę, bo jeszcze mnie tu przyfilują. Taką jesienną porę każdej muzyczki można posłuchać. Teraz mi się Paganini rzucił na uszy po Milesie Davisie i też pięknie te skrzypce tu brzmią w tych lasach helskich. Statki odjeżdżają i łodzie do domu, a my jedziemy na Hel. No, to do usłyszenia. O, chyba Hel blisko, bo wąskotorówka się pojawiła. I po tych
Muzeum Helu po tych wyczerpujących, szutrowych harcach w końcu chyba wita nasz Hel, a przynajmniej Muzeum Helu. Niestety pierwsza przygoda, jaka mnie spotkała, złapałem flaczka tuż przed samym Helem, a właściwie w Helu. Spróbujemy wymienić, dętkę mam, sprzęcik mam, spróbujemy wymienić i jechać dalej. No tak, kółeczko wymienione, to znaczy dęteczka wymieniona. Mam nadzieję, że już przygody nie będzie, bo już drugiej nie mam. Zawsze trzeba z sobą nosić. Łyżeczki do wymieniania. Dęteczka zapasowa. Dobrze wytalkowana. Pompeczka, która zawsze zadziała. Ogniwa łączące. Dobrze jest mieć. No i taki przybornik, na przykład autora. Do roweru autora. Wszystko na imbusy. Zawsze ze sobą miejcie, bo nie wiadomo, co was spotka. To na razie. Zobaczymy się w porcie. I jesteśmy na Helu. Deptać przy kościele. A my się skierujemy do portu. Loża. Kościółek. A my przejedziemy się tu portem. Thank you.
Tak prezentuje się port w Pucku. Piękne jachty. O kurwa, ty! Lecimy. Dawaj, chodź. Schowaj do kamery, kapuszu No, hel jest wspaniały. Pięknie ten port i ten kościółek prezentuje się. Ciepło dzisiaj, nawet portowe koty się wylegują na słońce. Bałtyk lśni w słońcu.
I tak dotarliśmy tym oto pojazdem na Hel. Chyba już koniec będzie filmowania, bo widzę, że bateria mi się wyczerpuje. Także ruszam w drogę powrotną. A jeszcze spojrzenie na morze. No i spojrzenie na mnie. A to ja, który was odprowadzał, doprowadził z Farzewa na Hel. Pozdrawiam. Bye. I powrót. Jestem przed chałupami. No, wycieczka się chyba udała, mimo że flaczka złapałem. Niebo czyściutkie, troszeczkę wieje, ale niedokuczliwie. Temperatura 19,4. I dojeżdżamy do Hału.
Myślałem, że przy takiej temperaturze 19,4 amatorów skatingu nie zastanę, a tu proszę. Fruwają. Wiaterek jest dobry, tylko temperatura dla odpornych. No, nawet majtki się suszą na jesiennym wietrze. Kajaki się suszą. Chałupy.
Tak, i wróciliśmy z wyprawy z Helu. Jesteśmy w miejscu wyjściowym między Puckiem a Swarzewem. A pogoda była piękna. Jestem zadowolony z wyprawy. Rowerek sprawował się względnie, hamulce też szwankowały. No i flaka złapałem. Chyba trzeba tą oponkę wymienić, bo zawsze łapię flaka w pierwszym kole, w przednim kole. A ja jak przetrwałem, no muszę zobaczyć zaraz siebie, jak wyglądam. Oto ja. Przetrwałem wyprawę. W miarę. Było ciężko, ale sympatycznie. Także pozdrawiam Was. Pakuję się, odkręcam koła, torebeczka i do Tczewa. Cześć!